czyli generalnie... Węgla sobie kupię, no. Kamil mi podkłada, że na UV. I będę się polił całe lato, będę miał 60 stopni w ałkie. Może nie rozwijają tego. Nie będę musiał jechać nigdzie na wakacje, będę miał ciepły dom. No, przede wszystkim zacznijmy od gratulacji. Kamilu, wielkie gratulacje. To 35. zwycięstwo. Wiem, że nie liczysz rekordów, ale była cholera, aż tylko jedno zwycięstwo. My liczymy. Powiedz coś. To tak, aby przypadkiem nie robić żadnej presji, tak? Tak, żadnej. Co mogę powiedzieć? Przede wszystkim bardzo dziękuję za gratulacje, za wsparcie. Ale też no muszę powiedzieć, że był to jeden z chyba najtrudniejszych konkursów, w jakich miałem okazję brać udział. Też z emocjonalnego punktu. Natomiast wszystko dla mnie potoczyło się super. Oddawałem tutaj najlepsze możliwe skoki, na jakie mi było stać. A poza tym mogłem czerpać mnóstwo energii, która unosiła się nad stadionem. Dzięki atmosferze, która panowała, i przekuć ją po prostu w taki dodatkowy silnik. No, widać było, że emocje, o których wrażenie podnosił Cię z kickiem na najwyższym stopniu podium, były fantastyczne. Właściwie no, moglibyśmy zakończyć tę konferencję, gdyby coś takiego powtórzył, ale to jest nie do powtórzenia. Zresztą już jestem też zmęczony. Czuję, jak emocje właśnie schodzą. Najbardziej wtedy czuję, kiedy zaczynają mnie boleć plecy, a zaczynają mnie tak rwać. To nie będziemy zadawać zbyt wielu pytań, ale trochę jednak musimy. Więc myślę, że Państwo macie ich mnóstwo, więc proszę o zadawanie. Najpierw proszę się przedstawić i wtedy zadawać pytania. Proszę bardzo. Łukasz Szymura, Styl V. Kamil, dzisiaj skoki są tak wyrównanym sportem, że często o sukcesie decyduje dyspozycja dnia. Czy skoczek czuje to już przed pojawieniem się na skoczni, że to jest ten jego dzień i że może wygrać? Czasami tak jest. Czasami można odczuć przed zawodami taką, my to mówimy, taki stan po prostu psychofizyczny, mogę powiedzieć, że człowiek jest w stanie po prostu przenieść nawet góry. Ale też bez odpowiedniego, uważam, doświadczenia i wiedzy, no trudno jest wykorzystać taki stan i czasami można się też potknąć bardzo, bardzo łatwo. Natomiast ja dzisiaj czułem, że ten dzień może być naprawdę bardzo dobry, ale też miałem na uwadze to, jak muszę się pilnować i jak muszę być skoncentrowany. Dziękuję. Ja myślę, że Dawidowi też się brawa należą. Też ogromne gratulacje. Śrubujesz kolejny rekord, ja jednak o tych rekordach ciągle. 9. podium rzędu musi być. Ale tak, żebyście nie odpłynęli w kosmos, to razem macie tyle samo zwycięstw pucharowych w Pucharze Świata, co Adam Malusz. Więc jeszcze jest do czego dążyć. Proszę bardzo, myślę, że teraz może poprosimy pytania do Dawida. Proszę bardzo. Marcin Pytański, Jumping.pl. Dawidzie, takie pytanie do Ciebie. Oczywiście wielkie sukcesy odnosiłeś już pod wodzą Stefana Hangahera, ale to teraz właśnie przy Michale Doleżale utrzymujesz taką wysoką formę od wielu tygodni. Pytanie, czy właśnie uważasz, że Michał Doleżal znalazł tam jakiś taki brakujący fragmencik, którego nie miał Stefan Hangaher, czy złożyło się na to jakieś inne elementy? Moim zdaniem to się na to składa wiele elementów, na to, w którym miejscu jestem w tej chwili jako zawodnik. Skłamałbym, gdybym powiedział, że to jest tylko i wyłącznie sukces Michała, ale też wiem, ile mu zawdzięczam. To moim zdaniem to jest po prostu praca wieloletnia, która się składa na to, w którym miejscu jestem w tej chwili. I tak naprawdę z każdym, z kim współpracowałem, jakieś nowe umiejętności nabywałem, czegoś się uczyłem i teraz mogę po prostu z tego korzystać. Dziękuję bardzo. To mam pytanie również do Kamila.
Kamilu, no będziesz musiał chyba przeprosić żonę, że przeciągnąłeś jej wernisaż. Nie, no to taki żart jest oczywiście. Nie, natomiast pytanie... Nie. Wydaje mi się, że jakby to było wszystko połączone i tutaj absolutnie nie przećmiłem. Może nie wiem, czy sukces to jest odpowiednie słowo, bo jakby w tej artystycznej, w tym artystycznym życiu nie chodzi o sukces, bardziej chodzi o wyrażenie siebie. I wydaje mi się, że moja żona właśnie wyraziła to, co czuła, to, co uważała, w najlepszy możliwy sposób i tego się nie da po prostu przyćmić. A takie pytanie uzupełnię na serio. Jeszcze niedawno komplementowałeś Dawida, że jest najlepiej skaczącym w tym momencie skoczkiem na świecie. Powiedz mi, czy wierzyłeś tutaj w Zakopanem, że jesteś w stanie pokonać najlepiej skaczącego w tej chwili skoczka na świecie? Wiecie, co jest najlepsze? Że odkąd przestałem właśnie myśleć w taki sposób i wierzyć właśnie, że pokonam Dawida, no to w końcu się to udało. Bo nawet ja to wciąż podtrzymuję, że Dawid w tym momencie zna, nie chcę mu teraz, nie wiem, słodzić tutaj, żeby też nie obrósł piórka, ale moim zdaniem jest w tym momencie najlepiej skaczącym zawodnikiem, najrówniej skaczącym zawodnikiem i to zresztą widać po jego skokach. No i taki właśnie, taki dzień jak dzisiaj dla mnie tym bardziej jest cenny. Piotr Bąkski, Jumping.pl. Ja mam pytanie do Kamila. Kamilu, w twoim wykonaniu ostatnio jest coraz więcej takich spontanicznych reakcji, czy to po zawodach, czy to miało miejsce w Predatce, czy tutaj w Zakopanem. Czy uważasz, że w tym szaleństwie jest metoda? Znaczy jakoś to cię może odblokowuje, daje ci więcej pewności siebie? No, chyba tak. Wydaje mi się, że też w końcu, mówię, że wydaje mi się, bo wiadomo, człowiek czasem sobie coś założy, a i tak wszystko dzieje się inaczej, ale ostatnio też trochę zmieniłem swoje nastawienie, też oczywiście z pomocą innych ludzi, przede wszystkim najbliższej mi osoby, czyli mojej żony, zmieniłem trochę swoje podejście do tego, co robię i bardziej zacząłem doceniać to, w którym miejscu się znajduję i to, co robię, niż próbować na siłę zrobić coś, czego na dobrą chwilę no się nie da. Piotr, Majeszek, Sport.pl. Pytanie też do Kamila. Kamil, czy paradoksalnie ten wernisaż Ewy pozwolił ci się też może troszkę odciąć od skoków przez kilka dni, spotkać się z rodziną, przestać trochę myśleć o skokach i skoncentrować się na nich już dokładnie w tych decydujących momentach? I właśnie też trochę pociągnę temat tego myślenia o skokach, bo na początku sezonu sprawiałeś wrażenie bardzo smutnego, niezależnie od wyników. I to się jakby zmieniło troszkę. Czy to właśnie wpłynęły na to bliskie osoby i czy może coś innego jeszcze? Może zacznę od końca, że czasami różnie się wszystko układa. Ja też wiem, że my jako zawodnicy jesteśmy rozliczani nie tylko z tego, jak skaczemy, ale też co czasami powiemy w wywiadach i później takie odpowiedzi jakby płyną własnym torem i są różnie interpretowane. Dlatego też nie zawsze udzielałem takich wywiadów, jak gdybyście chcieli. Też czasami wolę powiedzieć mniej niż więcej. Też się już tego nauczyłem. Dlatego też właśnie niepotrzebnie próbowałem zrobić coś na siłę, to co właśnie powiedziałem wcześniej. To też jakby miało z tym związek. Natomiast jak chodzi o to, co wydarzyło się w czwartek, o to wydarzenie, które miało miejsce, czyli wernisaż mojej żony. Oczywiście w pewnej formie, czy pod pewnym względem, na pewno pomógł mi trochę odciąć się od tego, co miało się wydarzyć później. Ale też z drugiej strony mogę powiedzieć, że też byłem tym zestresowany, też trochę podekscytowany. Może każdy mąż życzy swojej żonie jak najlepiej. Też chciałem, żeby to wszystko wypadło tak, jak trzeba. Dlatego też nie mogę powiedzieć, że było mi to obojętne. Jeszcze raz Marcin Kretowski, Jumping.pl i jeszcze jedno pytanie do Dawida. Czy miałeś okazję spotkać się tutaj na skoczni może z chłopakami z najlepszego przekazu w mieście? Wczoraj miałem taką okazję. Chwilowo też po konkursie. Zbyt wiele nie pogadaliśmy, ale zdjęcie sobie zdążyliśmy czasnąć razem.
A ktoś kogoś prosił o autograf w jedną albo w drugą stronę? Nie. A czy ktoś z was był bardziej stremowany, czy to było takie spotkanie zupełnie jakby idol spotkał się z fanem, czy nie, czy zupełnie na luzie? Nie, no na luzie jest. No, ja wiem, że tutaj jakby to ta piosenka gdzieś tam jest ze mną przy Pucharze Świata od jakiegoś czasu. Trochę z tego względu, że po prostu raz siadła, spodobała mi się, jest okej, a teraz mi nie chcę wymyślać innych. Ale też bardzo sobie cenię, że ta piosenka, jednak jej tekst i ogólnie to, co to jak ona wybrzmiewa tutaj na skoczni, mi odpowiada i cieszę się, że też mogę jej słuchać podczas swoich skoków. To chyba najlepszy przekaz: w mieście nie ma wyjścia, musi jechać do Sapporo teraz. Dobrze, dajmy szansę innym redakcjom, proszę bardzo. Ja mam takie pytanie do ciebie, Kamil. 2 lata temu 38 miejsce w Zakopanem, rok temu 36. Czy ten triumf to ulga po tych dwóch nieudanych konkursach sprzed jednego roku? To taki, można powiedzieć, progres. Delikatny. Wciąż się rozwijam, prawda? Nie powiedziałbym, że ulga. No też jakby te dwa ostatnie konkursy, w których tutaj brałem udział, no też one miały... Też jakby popełniłem wtedy błędy, ale też no, brakowało trochę szczęścia, prawda? W tym roku też to szczęście gdzieś mi uciekało. Też niektóre konkursy no, oddawałem naprawdę super skoki, a jakby nie odzwierciedlały tego wyniki, prawda? Dzisiaj miałem okazję i oddawać super skoki, i też przy równych, dobrych warunkach, w mniejszym lub większym stopniu. No mogłem po prostu też zaprezentować się właśnie z takiej strony. Dlatego też z tego się cieszę, że ten weekend był no, pod kątem takiej zdrowej rywalizacji był bardzo dobry. Redaktor Białoński chyba tu wcześniej już awansował. Ja mam dwa pytania do Dawidka. Dawidku, bo czy dzisiaj czujesz troszeczkę taką nutkę niedosytu? Czy ona być może jest złagodzona tym, że jak już oddałeś tą palmę pierwszeństwa po pierwszej serii, to komuś takiemu jak tam? Oczywiście jakaś taka nutka niedosytu będzie, no bo też wiedziałem o co walczę. I na pewno chciałbym tutaj w Zakopanem zwyciężyć. No, dzisiaj mi się ta sztuka nie udała. Udało się Kamilowi, miał farta. Co ja na to poradzę. Także... Tak. Ale jak najbardziej, to będzie dla mnie dzień zapamiętany jako szczęśliwy, bo stojąc wspólnie z Kamilem na podium mogliśmy odśpiewać tutaj z kibicami hymn i no to jest coś, czego się nie zapomina długo i te ciarki po plecach czuć w tym momencie i z tego się na pewno będę cieszył. No i oczywiście cieszę się z tego też, że to jest kolejne miejsce na podium. To mi też udowadnia, że jednak ta praca no, idzie w dobrym kierunku cały czas. Też tak troszeczkę jak w turnieju czterech skoczni, powoli się zbliżasz i atakujesz te wyższe pozycje w klasyfikacji generalnej. Jest tylko 120 punktów straty, jak widzisz tę drugą połowę sezonu. Jak widzę? Nie widzę. Właśnie, na razie mi zasłania cię po prostu duże jest, to nie widzę. Nie no, zdaję sobie sprawę z tego, że sezonu jeszcze jest kawałek przed nami i tutaj wydaje mi się właśnie, że tą taką mozolną, codzienną pracą można sobie gdzieś tam dostuptać później na koniec w te wyższe miejsca. Ale też staram się tego nie roztrząsać na tą chwilę, bo wiem, że to mi w niczym nie pomoże. Wiem oczywiście, jakie mam cele, wiem, do czego chcę dążyć, ale koncentruję się nad tym, co mam do zrobienia i nad tym, co się będzie działo na kolejnych konkursach. Decyzją premiera, zdaje się, wczoraj się trochę wzbogaciłeś. Zdradź proszę, na co poświęcisz tą premię. Na koniec. Może się akurat zgadza. Nie. Znaczy generalnie węgla sobie kupię, no. Kamil mi podkłada, że na UV. I będę se polił całe lato, będę miał 60 stopni VK.
może nie rozwijajmy tego wątku. Nie będę musiał jechać nigdzie na wakacje, będę miał ciepło. Znaczy, jeżeli chodzi o mnie, szczegółów nie znam właśnie, jeżeli chodzi o kwoty i tak dalej. Wiem, że nagroda została przyznana i oczywiście bardzo, bardzo mi jest miło z tego powodu. Zwłaszcza, że nie tylko z tego, co przynajmniej wiem, nie tylko... Nie za każdy turniej przyznają. Pożyczę ci trochę tego węgla. Ale w każdym razie cieszę się, że nie tylko ja zostałem doceniony, ale z tego, co słyszałem, właśnie też sztab szkoleniowy, który często po prostu na te nasze sukcesy pracuje 365 dni w roku. My mamy parę dni wolnego, oni praktycznie zapieprzają cały czas i bardzo... Bardzo to jest fajne, że oni też czasami są docenieni, bo ich tak naprawdę w telewizji nie widać, ich w wywiadach rzadko kiedy widać. No oni naprawdę się przyczyniają do tych naszych sukcesów. No i ostatnie pytanie do Kamila, bo Kamil w sumie cały weekend zakopany, ty miałeś udanie, bo właściwie nie było żadnego takiego skoku, o którym byś mógł powiedzieć, że on był zepsuty. Czy to jest tak, jak prezes Tajner mówił, że właściwie ta pierwsza połowa sezonu dla ciebie to była taka kumulacja złych warunków i ty przy utrzymaniu tego, co teraz jest i przy takich warunkach, które są po prostu dla ciebie sprawiedliwe, niekoniecznie sprzyjające, możesz wygrywać bardziej regularnie, a nie okazjonalnie? Z prezesem nie mogę się nie zgodzić, skoro tak powiedział, no to niech tak będzie, oby tak było. Co mogę powiedzieć, no, mam nadzieję, że ta druga część sezonu będzie bardzo dobra, ale tak jak też Dawid powiedział, no, wiadomo, że jeszcze jest bardzo wiele konkursów różnych, trudnych na pewno przed nami. No i wiadomo, jakie są skoki, nie zawsze wszystko zależy od nas samych. Że pożyjemy, zobaczymy. Państwo, ostatnie dwa pytania, bo już Kamila coraz bardziej plecy bolą, także oszczędźmy. Proszę bardzo. Redaktor Chybałowski jeszcze miał czas. Chciałem zapytać przekornie, gdyby można wziąć od drugiego coś, albo z osobowości, albo ze sztuki skakania na lata. Właśnie miałem powiedzieć, że Kamil by tego węgla pewnie chciał. A czego pan może chciałby od Kamila? No to ja wezmę to samo, bo jak już mi zabrał, to teraz ma, także mogę mu też wziąć powrotem. Powiedzcie proszę wobec tego o skoczni w Sapporo. Czy uważacie ją za przyjazną, czy nie i dlaczego? Skocznia fajna i no franca. Warunki. No chyba tam też i klimat sprawia to, że ona jest po prostu... No nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, niestabilna, jak chodzi o pogodę. W ciągu dnia to czasami 5 razy potrafi przejść różne fronty i tak naprawdę nikt nie ma na to wpływu i nawet jeżeli jest prognoza, że ma być super, no to za chwilę to się może wszystko zmienić. Ale generalnie sama skocznia jest super. No ja się oczywiście z Kamilem zgadzam, bo tam jeżeli chodzi o samą skocznię, to skocznia jest bardzo, bardzo fajna. Tylko warunki francowate czasami, albo nawet czasem często. Także no wszystko zależy od... albo częściej niż często. Wszystko zależy od tego, na jaką pogodę tam trafimy. A tego na razie nie wiem. No może jeszcze Klimek Mulenka podpowie coś po dzisiejszym zwycięstwie. Bo... I syćka razem. Proszę Państwa, ostatnie pytanie. Proszę bardzo. To ja zapytam Kamila Stopa jeszcze o styl skakania, bo Dawid Kubacki wyciąga gąsiora i właściwie lata na równi z nartami, a ty chyba w tym sezonie masz, wydaje się przynajmniej, że latasz nieco bardziej oddalony od nart, przynajmniej tak było dotychczas. Z czego to mogło wynikać? Mniej agresywna pozycja w locie się wydawała niż dotychczas. Tak, jak ja lecę, to mi się wydaje, że mam bardzo aktywną właśnie pozycję i że jest super. No naprawdę, bo wydaje mi się, że jak chodzi o moją pozycję w locie, no to jakby do tego się nie mogę jakby wiele przyczepić, ani sam do siebie nie mam większych zastrzeżeń. Oczywiście czasami można coś minimalnie zmienić, ale to są takie bardziej kosmetyczne rzeczy niż gdybym miał zmieniać po prostu całkowicie technikę.
A to dalej narty, no to wynika z tego, że jak mam wiatr w plecy, no to mi te narty odpycha. No. Jak miałem pół sezonu wiatr w plecy, no to mi cały czas to wiatr odpychało. Reasumując, jak mają być takie wyniki, to lepiej nic nie zmieniajcie.